pada deszcz, ale to nieważne. Orlando Szydło. Jakoś po 11 wpadła mi przed oczy taka depesza, właściwie kilka depesz wpadło, związanych z jednym tematem, mianowicie z całą tą masakrą w Orlando. I święte głosy oburzenia wszystkich przeciwników pisuaru, mówiące o tym, że cały cywilizowany świat składa kondolencje prezydentowi Stanów Zjednoczonych z powodu tej hardkorowej masakry. Kto powiedział, że Polska to jest cywilizowany świat? Ktoś to powiedział? Nikt tego nie powiedział. To ja mówię, że jest niecywilizowany. I oczywiście święte głosy oburzenia, wszelkiego rodzaju hejtu dotyczące tego, że wraz z całym cywilizowanym światem pani premier Beata Szydło nie składa tych kondolencji na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych. Można by żartem powiedzieć, że nikogo to nie dziwi, ale to nie jest kwestia żartu. Po pierwsze, chyba powinniśmy nazwać rzeczy po imieniu. Zajebano zwykłe pedalstwo. Czyli z punktu widzenia katobolszewika nie dzieje się nic złego. Stałoby się coś złego, gdyby zamiast zajebanego pedalstwa zajebano innych ludzi, którzy na przykład organizują, nie wiem, pielgrzymkę, jakąś krucjatę różańcową czy inne rzeczy. Oni na szczęście żyją. Na szczęście zajebano pedałów też, można by powiedzieć, głosem i według mentalności katobolszewików. Więc po pierwsze, pani premier Beata Szydło nie musi składać żadnych kondolencji komukolwiek, bo zajebano pedałów. Po drugie, pani premier Beata Szydło w perspektywie czasu przygotowana jest na przyjmowanie kondolencji. Pamiętajcie jedno, Światowe Dni Młodzieży to teoretycznie może być bardzo udana impreza dla organizatorów i w równie dużym stopniu to może być masakra. Udana impreza jak to udana impreza. W mentalności polskiej, jak wygrywamy, to dzieje się coś dobrego, a kiedy przegrywamy chociażby mecz, no to jest jeszcze większe święto, bo jednoczy nas porażka. Zatem w mentalności każdej kasty rządzącej, czy to jest pisuar, czy to byłaby Platforma, czy ktokolwiek inny, cokolwiek złego, co stanie się w czasie Światowych Dni Młodzieży, będzie im na rękę. Chamom i prostakom, a to większość, którzy głosują na katobolszewików, bardzo łatwo będzie wmówić, że to wina Platformy, KOD-u, kogokolwiek innego. Jeżeli cokolwiek stanie się podczas Światowych Dni Młodzieży, życzyłbym sobie, żeby się nie stało, bo będzie to nasza wspólna tragedia. Natomiast będzie to absolutnie woda na młyn tych, którzy rządzą, jeśli do tej tragedii dojdzie, cokolwiek sobie myślicie. Zatem nie wściekajcie się i nie rzucajcie kurwami tylko dlatego, że pani premier Beata Szydło być może już teraz to zrobiła, ale jeszcze kilkanaście minut temu, z tego co wiem, nie wysłała żadnych kondolencji na ręce Baracka Obamy. Nie musi tego robić, ponieważ reprezentuje mentalnie taki, a nie inny obóz polityczny, który najchętniej zapierdoliłby wszystkich pedałów, wszystkich cyklistów, wszystkich wegan, cały element animalny, jakkolwiek to nazwiecie. A więc nie ma powodu współczuć Barackowi Obamie, że na jego ziemi zajebano pedałów. Właściwie można by mu pogratulować i zapytać, dlaczego tak mało, biorąc pod uwagę kato-bolszewicki syf zwany mózgiem. I pamiętajcie, pani premier Beata Szydło przygotowuje się na ewentualne wyrazy kondolencji z okazji Światowych Dni Młodzieży. Mam nadzieję, tak jak i wy, że nic się nie stanie. Ale warto dmuchać na zimne, szczególnie wtedy, kiedy z ust tego lub innego katabasa w czarnej sukience słyszy się opinię, a ona się pojawiła ponad miesiąc temu, że jeżeli cokolwiek będzie nie halo podczas Światowych Dni Młodzieży, to będziemy się zastanawiać nad planem B. Kurwa, plan B to się ma wtedy, kiedy opracowuje się plan A. A mam wrażenie, że oni planu B nie mają i mieć nie będą. Złośliwy powiedziałby, że nie ma planu B, bo liczy się na coś, co się może wydarzyć. Ja liczę na to, że się nic nie wydarzy.
bo to, że będzie to woda na młyn rządzących, to jedno, a to, że będzie to tragedia nas wszystkich, to drugie. Mam nadzieję, że u was świeci słońce. Najlepszego. Dzięki.